Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej tradycyjnej konferencji śniadaniowej. No, jesteśmy w okresie na początku nowego sezonu ligowego. Jesteśmy po pierwszym meczu w Śląsku Wrocław. Wszyscy tutaj siedzący na pewno to spotkanie oglądali, ale nie ja będę tutaj o tym mówił. Naszymi gośćmi są dzisiaj prezes klubu pan Mynarczyk Tomek oraz debiutant w naszym zespole Paweł Olkowski. Poproszę pana prezesa o parę zdań na temat, co się w klubie dzieje. Witam, dzień dobry. Chciałem wszystkich tutaj Państwa przywitać. Po krótkiej wakacyjnej przerwie wracamy do śniadań z Górnikiem. I przejdźmy do rzeczy, może poproszę o pytania, to co Państwa interesuje, to udzielimy wszystkie istotne odpowiedzi. Zapraszam. Dziękuję. Ustaliłem z Pawłem, że też chętnie odpowie na pytania, wobec tego zapraszam do zadawania pytań panu. Ja mam pytanie o tą bramkę. Ile razy jeszcze oglądaliście, jak ta bramka pada do tej, bramki, do tej siatki Śląska Wrocławia i ustaliliście, kto strzelił, czy tak w jednej gazecie będzie Łukowski, a w drugiej Panaś? Znaczy wróciliśmy z meczu i były akurat powtórki, bramki, ale nie ustaliliśmy, kto strzelił. Myślę, że nieważne, kto to strzelił. Jest jeszcze wersja, że to Żarek Mil. Ale w Kronikach i klubowym musimy kogoś, bo nie da się dwóch chyba, nie? No można najmłodszego, to Arka Mil. Piłka nożna jest wysiłkiem zbiorowym, więc zostajemy przy tym. Czyli Górnik. Strzelił Górnik. Panie prezesie, sprawa Mączyńskiego? To znaczy w jakim sensie? Jak to znaczy, jest co jest rozmowy do FNP, transfer skinalizowane? Myślę, że tak. No to jest kwestia jakiś tam... Znaczy, od piątku nic się nie zmieniło generalnie. Także... Ale jest finalizowane. Ja widzę, że już będzie do dyspozycji. Tak. Jak rozumiem, pan liczył, że już będzie gotowy na mecz ze Śląskiem, że te papiery dotrą. Czy pan takiej nadziei jakiejś specjalnej nie miał? Z nadzieją to jest takie stare polskie powiedzenie, którego nie chciałbym przywołać w tej chwili. No, była szansa, że będzie mógł grać ze Śląskiem. Wszyscy łącznie z trenerem bardzo na to liczyliśmy. No, okazało się, że nie. Może szkoda, może wtedy ten scenariusz tego meczu trochę inaczej by przebiegał. Jest jak jest. Myślę, że remis w wyjazdowym pojedynku z wicemistrzem Polski Śląskiem Wrocław to jak na inaugurację dobry rezultat. Ja mam pytanie do Pawła Łukowskiego. Paweł, kiedy dowiedzieliście się, że taki będzie skład w sumie trzech debiutantów, prawda? Czy wiedzieliście wcześniej, czy w dniu meczu, jak to wyglądało z ustaleniem składu? Znaczy dowiedzieliśmy się dopiero na odprawie przed meczem, czyli w dzień meczu. A jak wrażenia po meczu? Czy na pewno jest niedosyt, bo mogliśmy pokusić się o 3 punkty, no ale z jednego punktu trzeba się cieszyć. Ale takie prywatne bardziej, jako debiutant. Znaczy na pewno cieszę się, że trener dał mi szansę zadebiutować. Tym bardziej jeszcze, że zagrałem w pierwszym składzie. No i jestem zadowolony. Jak to jest z tymi twoimi pozycjami? Najpierw wod obrony, później nagle napastnik, teraz skrajny pomocnik. Jeszcze bramka została. No właśnie, jeszcze coś tam drzemie w tych twoich możliwościach, jeszcze można gdzieś się wystawić. Na bramce już broniłem na turnieju na RMS Cup, już można zobaczyć. No nie wiem, no przychodziłem pod kątem prawej obrony, ale jako boczny pomocnik też trzeba umieć grać ofensywnie i na boku pomocy również sobie radzę.
A ja tak prywatnie dla siebie tak ma fajnie, że trener wyszukał się w takiej pozycji, gdzie może wygrać, prawda? No na pewno tak. Skoro nie dało się wygryźć Michała Bębna, to można się cieszyć, że mogę zagrać z Michałem. Mam pytanie do pana prezesa Mazaczyka. Panie prezesie, jak sprawa z Damianem Murawskim? Czy wspólnik odwołał się od decyzji piłkarskiego sądu podwodnego? Jeszcze się nie odwołaliśmy, na pewno będziemy się odwoływać. Termin do wniesienia tego odwołania biegnie dopiero, także nawet nie dostaliśmy jeszcze pisemnego uzasadnienia, także na pewno będziemy się odwoływać. A jak pan ocenia tą sytuację, jest pan prawnikiem, także panu pewnie łatwiej to ocenić. Źle, generalnie źle. W ogóle źle się stało, że w ogóle ta sprawa ma taki akurat swój byt, począwszy od podpisania kontraktu i w ogóle w mojej ocenie oczywiście i wszystkimi kolejnymi zdarzeniami, które miały miejsce akurat w sprawie Gorawskiego. No jest to sprawa nierozwiązana do dzisiaj, trudna, a trzeba się będzie jakąś tam z nią zmierzyć. No i tyle. Kolejne kroki będą podejmowane akurat w tej sprawie. Pan Gorawski został ukarany też przez klub taką karą pieniężną, której nie uregulował do dzisiaj. Właśnie będzie wystosowane wezwanie do zapłaty. Ja bardzo żałuję, że wszystkie próby ugodowego porozumienia się w tej sprawie, które podejmowałem, nie znalazły finału. Szkoda, dlatego że była duża szansa, żeby właśnie polubownie tę sprawę załatwić, rozwiązać kontrakt jeszcze w czerwcu. Wtedy pan Gorawski miałby możliwość tutaj rozpoczęcia jakiejś próby szukania klubu, zaistnienia jeszcze w piłce nożnej. Tym bardziej, że deklarowaliśmy spłatę wszystkich jego zobowiązań, łącznie z tymi, które nie były sformalizowane w formie pisemnej, to znaczy łącznie z pokryciem kosztów jego leczenia za granicą, na co się zgodziłem, ale niestety nie doszło do zawarcia takiej ugody. Bardzo żałuję. Dlaczego nie udało się polubownie? To jest brak chęci z jego strony, czy inne przyczyny? Znaczy to akurat chyba nie jest pytanie do mnie, tylko właśnie do zawodnika. Ze strony klubu, z mojej strony była daleko idąca wola zawarcia takiego porozumienia. Jednak zawodnik się nie zdecydował. Widocznie nie zależało mu tak bardzo na grze w piłce nożnej od razu. No jak to wpływa na relacje pomiędzy ludźmi w klubie wewnątrz? Znaczy to w ogóle nie wpływa i to jest sprawa, która wypływa tylko przy okazji kolejnych jakichś tam newsów, informacji gdzieś tam medialnych, bo w klubie ta sprawa w sensie organizacji, atmosfery, to w ogóle ona nie żyje. No, ona ma swój jakiś tam byt formalno-prawny i wymaga jakiegoś tam zakończenia, no bo nie jest zakończona, prawda? Toczą się sprawy przed sądami piłkarskimi, jest kwestia właśnie nierozliczonych należności po stronie, także po stronie Górnika wobec Gorawskiego. Także ona jakiś tam swój formalny byt ma, natomiast w ogóle nie zaprząta tutaj myśli jakiejkolwiek aktywności czy ludzi w ogóle pracujących w klubie, także. No, o jakich kwotach mówimy? To znaczy. Z tych zobowiązań, które powiedział pan, że zobowiązał się pan pokryć. Znaczy pan jako klub tutaj w tym sensie. Tak, ale to są sprawy jak gdyby tutaj wewnętrzne. Ja generalnie kieruję się zasadą, że o nieupublicznianiu akurat kwestii finansowych to generalnie nie służy nikomu.
Tym bardziej, że nie wiadomo, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia i jak ostatecznie zostanie ukształtowana relacje finansowe pomiędzy panem Gorawskim a klubem Górnikiem Zabrze. Tym bardziej także, jak wspomniałem wcześniej, te wierzytelności są wzajemne po obu stronach. Panie prezesie, ale prawda jest taka, że w każdej instancji PZPN klub przegrywa, prawda? Przegrywaliście, klub przegrywał wcześniej, przegrał teraz przed piłkarskim sądem. Ale to jest pierwsza instancja, no to jeszcze jest druga instancja. To nie przed każdą, tylko przed pierwszą instancją, a jeszcze została druga instancja. Ale w zeszłym roku klub próbował rozwiązać kontrakt i PZPN stanął po stronie piłkarza, więc finał będzie taki, że klub i tak będzie musiał zapłacić te olbrzymie pieniądze, prawda? Znaczy, jaki będzie finał rozstrzygnięć sądowych, to ja właśnie jako prawnik byłem bardzo ostrożny, dlatego że te rozstrzygnięcia są często bardzo zaskakujące, zupełnie nieprzewidywalne i na tym chciałbym zakończyć sprawę. Prawdopodobnie mówić o tym, że jest świetną rzeczą, że w inaugurującym ten sezon meczu w składzie Górnika Zabrze wystąpiło trzech młodych zawodników i tutaj jak gdyby udaje się realizować założenia takiej polityki klubu, żeby wprowadzać do składu Górnika młodych, pochodzących właśnie ze Śląska piłkarzy, którzy mogą się wypromować przy okazji marki Górnika Zabrze w grze w Ekstraklasie. Myślę, że to są takie ważniejsze tematy i bardziej interesujące z punktu widzenia klubu niż roztrząsanie w nieskończoność sprawy Gorawskiego. Ona znajdzie kiedyś finał, prawda, ale to zaczekajmy. No, szykuje się więcej takich debiutów? O to wolałbym, żeby pytać trenera, bo tutaj no, trener decyduje o składzie. Ja się akurat cieszę, że te założenia, które gdzieś tam sobie wspólnie przyjęliśmy, żeby właśnie młodych zawodników promować w Górniku, są akurat realizowane. To jest fantastyczna rzecz. A temat Mączyńskiego zamyka już pozyskiwanie zawodników w tym okienku transferowym do Górnika, czy jeszcze można się spodziewać jakichś ruchów kadrowych? Jakiś taki delikatny, jakąś taką delikatną furtkę jeszcze bym się tutaj zostawiał. Wydaje się, że tak, natomiast no, ostatecznych decyzji w klubie jeszcze nie podjęliśmy. Chociaż wydaje się na dziś, że ten skład jest pełny i kompletny. I powinien zabezpieczać jakieś tam cele sportowe, które sobie stawiamy. Panie prezesie, ten cel sportowy jaki jest na ten sezon? No tak jak już też mówiłem wcześniej, jakieś takie stabilne, stabilna pozycja w lidze, 8-10 miejsce. Jest jakiś taki spraw organizacyjnych, informacyjnych dla kibiców przed tym pierwszym meczem tutaj na Roosevelta, wiadomo, ograniczona pojemność stadionu. Czy tam jakieś jeszcze informacje można przekazać kibicom w związku z tym pierwszym meczem tutaj? Wszystkie sprawy organizacyjne związane z kwestiami bezpieczeństwa, bo to jak gdyby jest najważniejsze, one są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Górnika Zabrze. Ja mam jakichś takich niezwykłych tutaj informacji w związku z tym, czy jakiegoś niezwykłego newsa nie jestem w stanie akurat podać, ale... Mogę żałować tylko, że nie jesteśmy w stanie grać przy szerszej publiczności, dlatego że doświadczenia poprzednich sezonów jak gdyby wskazują na to, że średnia liczba poprzednim sezonie na meczach Górnika to była liczba gdzieś około 8-9 tysięcy widzów i dla kibiców Górnika no to nie jest dobra wiadomość, że tylko 3,5 tysiąca spośród nich może uczestniczyć w spektaklach i widowiskach piłkarskich.
w tym nadchodzącym sezonie. Myślimy o takich strefach kibica, o miejscach, w których kibice mogliby się spotykać i oglądać w jakiś taki zorganizowany sposób mecze, ale te sprawy jak gdyby jeszcze nie są do końca dopięte. Jak tylko sfinalizujemy wszelkie możliwe rozmowy na ten temat, to oczywiście opinia publiczna zostanie poinformowana. No dobrze, ale te 3,5 tysiąca jest czymś spowodowane, prawda? Jak pracować z kibicami, żeby nie dochodziło do takich problematycznych sytuacji, które powodują później w pewien sposób ograniczenie pewności stadionu? No to jest spowodowane stanem tego stadionu, krótko mówiąc. I tutaj wymogi licencyjne, to znaczy, żeby ten stadion, po pierwsze, to jest kwestia rozpoczynających się budowy, która ma wystartować jesienią. I niestety istnieje daleko idąca obawa, że ta liczba publiczności zostanie, będziemy tutaj zmuszeni jeszcze bardziej ograniczać liczbę publiczności, która będzie mogła uczestniczyć w kolejnych meczach w związku ze rozpoczynającą się budową stadionu. No, ale przede wszystkim to są właśnie kwestie bezpieczeństwa. No, ten stary stadion, krótko mówiąc, no, budowa to jest ostatni moment, w którym może wystartować budowa tego nowego stadionu, bo za chwilkę na stadionie obecnym komisja licencyjna uniemożliwi w ogóle rozgrywanie jakichkolwiek pojedynków piłkarskich. To znaczy, żeby zapewnić ciągłość tej gry, należałoby spowodować olbrzymie inwestycje infrastrukturalne związane z tym starym obiektem, co w kontekście planowanej budowy nowego zupełnie obiektu, w tym samym miejscu, ale zupełnie nowego obiektu, no to jest totalnie bezcelowe, także to jest jak gdyby ten zasadniczy problem. Trudno poczynić olbrzymie nakłady finansowe na stadion, który za chwilę w przeciągu dwóch najbliższych lat zostanie rozebrany. Także była zupełnie nieuzasadniona rozrzutność, mówiąc eufemistycznie. Czy w ostatnim czasie doszło do kolejnego spotkania na linii Górnik-Gliwice, jeżeli chodzi o grę? Tak, cały czas trwają rozmowy, jest to jakaś taka opcja, która wydaje się z mojej perspektywy no, taką optymalną. Wiem, że ma akceptację ze strony kibiców zabrzańskich. I mam takie głębokie przekonanie, że gdyby Górnik rozgrywał mecze na stadionie miejskim w Gliwicach do momentu przenosin na nowo budowany obiekt w Zabrzu, no to ten stadion w Gliwicach byłby wypełniony kibicami Zabrza do ostatniego miejsca. Ale tutaj, tak jak mówię, te rozmowy trwają, to jest rzecz, która ma jakiś tam swój dynamiczny rozwój. No i jak gdyby ostatecznych ustaleniach i decyzjach w tej sprawie oczywiście też będziemy opinię publiczną informować. Na konferencji prasowej prezydentów Gliwic jakiś czas temu przed tym głośnym strajkiem kibiców prezydenci powiedzieli, że czekają na ruch z państwa strony. Czy ten ruch został już wykonany, czy nie wie Pan, o czym oni zupełnie mówią? To Pan o tej zasadzie, że jakby Zabrze nie szczególnie się interesuje w ten sposób, to Pana. Ja mogę mówić tylko o tym, co zarząd Górnika Zabrze w tej sprawie robi, co udało się już ustalić. I wstępnie, po pierwsze został podpisany list intencyjny w tej sprawie, który właśnie wyraża intencje obu klubów co do tego, żeby mecze Górnika odbywały się w Gliwicach, kiedy będzie niemożność odbywania takich, kiedy nastąpi niemożność odbywania takich spotkań na zabrzańskim obiekcie. Ten list intencyjny oczywiście ma klauzule, które mają taki quasi charakter zobowiązujący, więc jak gdyby jest taką wstępną umową, to tyle. Poza tym trwają takie robocze rozmowy dotyczące
warunków odbywania tych meczów w Gliwicach. One dotyczą spraw takich medialnych, reklamowych, w jaki sposób umieszczać właśnie banery reklamowe przy istniejącym tam elektronicznym systemie eksponowania reklam sponsorskich. To są kwestie dotyczące spraw bezpieczeństwa, monitoringu i tam akurat właśnie jest delikatny problem właśnie w Gliwicach, dlatego że tam z tego co wiem jest kwestia rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie całej tej infrastruktury związanej z monitoringiem gwarantującej bezpieczeństwo imprezy masowej na tamtym obiekcie. Wstępnie jakieś tam kalkulacje finansowe i te relacje były też omawiane przez zarządy. No, tak jak mówię, te rozmowy trwają. Na razie tutaj też byliśmy zaprzątnięci zupełnie innymi sprawami, takimi bieżącymi, związanymi z przygotowaniem do nowego sezonu, z organizowaniem tych pierwszych meczów na obiekcie zabrzeńskim, ze sprawami dotyczącymi jak gdyby tutaj zamykania tego, może nie okienka, ale całego tego etapu transferowego i budowanie drużyny na nowy sezon, więc ja myślę, że akurat teraz jest czas i taka perspektywa zintensyfikowania właśnie rozmów dotyczących odbywania meczów Górnika na miejskim stadionie w Gliwicach. A co jeżeli nie Gliwice? No to mało gdzie grać w Zaorzu, prawda? Jeżeli nie Gliwice, no to jeżeli nie Gliwice i nie miałoby się odbywać, nie byłoby takiej możliwości, że mielibyśmy rozgrywać, czy nie moglibyśmy rozgrywać tych pojedynków na tym zabrzańskim obiekcie, no to pozostają stadiony Odry, Wodzisław, rozmawiamy z zarządem GKS-u Katowice. No tutaj możliwości jest dużo także. Plus perspektywa też oczywiście nie najbliższa stadionu Śląskiego. Ile klub może stracić na organizacji każdego meczu przy pojemności 3,5 tysiąca? Ile to będzie kosztowało? Na pewno nie zarobi na organizacji tych meczów, a sporo straci. Jaki to jest rząd? Ja myślę, że to łatwo policzyć. No jeżeli można wypełnić stadion 10 tysiącami, zakładając, że można wypełnić stadion liczbą widzów w wysokości 10 tysięcy, a de facto ograniczenia są na poziomie 3,5 tysiąca, no to praktycznie to jest trzykrotnie. Przy 10 tysiącach to wychodził klub na zero przy organizacji, czy zarabia? Zarabia oczywiście. Zarabia przy 10 tysiącach. Oczywiście, tak. Przy 10 tysiącach to jest na poziomie 2,5-3 miliony w sezonie. Czy zawsze było tak, że odwołując się do poprzedniego sezonu, że na sprzedaży biletów Górnik zarabiał i że koszty związane z organizacją były na poziomie tam, powiedzmy 1/3 dochodów ze sprzedaży. Jak się ma sprawa z zawodnikami niechcianymi przez klub? Mariusz Łopa tam Stachowiak, mają już jakieś propozycje, czy w przypadku Mariusza Łopa to będzie A-klasa? Znaczy to jest bardziej złożony problem, czy mają propozycje. No, Mariusz akurat ma taką sytuację osobistą i rodzinną, że nie bardzo może i chce się ruszać, ja nie chcę o tym mówić publicznie akurat tych spraw, że nie bardzo może się ruszać z najbliższej okolicy akurat Krakowa, co znacznie ogranicza jakieś tam możliwości transferowe.
Natomiast też, a to biorąc pod uwagę i warunki kontraktowe, no, wpływa też na jego decyzję w tej sprawie. No i tutaj należy do tego podchodzić ze zrozumieniem, krótko mówiąc. No, myślę, że tutaj będą jakieś prowadzone jeszcze rozmowy. Były prowadzone, nie wszystko da się robić naraz. I myślę, że do jakiegoś konsensusu jesteśmy w stanie dojść. Podobnie ze Stachowiakiem. Ja myślę, że tutaj, nie wiem nawet, czy jutro, pojutrze to nie będą jakby rozstrzygające takie decyzje w tej sprawie zapadały także. Chodzi o wypożyczenie w tym przypadku? Zobaczymy. Ja nie chcę przesądzać. No. Chyba byłoby najlepsze ewentualnie jakieś wytransferowanie na rozsądnych warunkach. No, ale to wszystko, tak jak mówię, to trzeba jakąś tą logikę biznesową godzić z aktualnymi możliwościami. To też nie jest tak, zresztą jak dowodzą w ogóle wszystkie transfery w całej Ekstraklasie, że mam bardzo dużo świetnych, wybitnych polskich zawodników, po których się ustawiają kolejki klubów Ekstraklasy i 3 zagranicznych lig przedstawiciele. No tak nie jest niestety. Znaczy, no, bolewam i mam takie przekonanie, że jakaś ewolucja w ogóle polskiego futbolu będzie zmierzała do tego, że to się zmieni w najbliższym, może nie w całkiem najbliższym czasie, ale w jakiejś niezbyt odległej perspektywie. No ale to zupełnie odrębna historia. Pierwszy zespół już wystartował, niebawem wystartuje drugi. W jakiej to będzie klasie rozgrywkowej? Wiadomo już? Mówimy o rezerwach, tak? Dwa klasie. Próbowaliśmy taką fuzję z walką na Koszowę, ale ona jest możliwa, ale na bardzo niekorzystnych dla górnika warunkach, bo trzeba było przyjąć całą sekcję piłkarską, wszystkie drużyny piłkarskie walki, łącznie z wszystkimi zobowiązaniami, które na walce ciążą. No i to akurat z tej perspektywy no nie jest to rozwiązanie interesujące i akceptowalne przez zarząd górnika. Tym bardziej, że jak wszystko się dobrze potoczy, to za rok też będziemy na tym poziomie. Pytanie do Pawła. Zaskoczeniem był wynik Widzewa w pierwszej kolejce? Znaczy, oglądaliśmy drugą połowę meczu i myślę, że nie było zaskoczeniem, ponieważ Widzew brał bardzo odpowiedzialną piłkę. Dobrze był ustawiony i mogli pokusić się też o zwycięstwo. Więc myślę, że zagrali dobre spotkanie. Są każde jakieś urazy po spotkaniu ze Śląskiem, czy wszyscy zdrowi, gotowi? Myślę, że wszyscy są gotowi do gry. I zdrowi. Dobrze. Paweł, z mojej strony pytanie, no trudno jeszcze mówić o karierze, prawda, która moim zdaniem zapowiada się dosyć ciekawie, ale powiedz nam, gdzie się urodziłeś i twój pierwszy klub, no i kolejne granie. I drugie pytanie, gdybyś miał wybór, a wiem już odpowiedź, Lecha, Legii, Górnika, nie patrząc na warunki finansowe, kogo byś wybrał? Zacznę to może do wybrał przecież. Do pierwszego pytania, no to urodziłem się w Ozimku, niedaleko Opola. Małopanek, tak? No, widzę, że pan będzie wiedział. Był tam taki klub Małopanek Ozimek, kiedyś HKS, teraz już tylko KS. No i stamtąd poszedłem do szkoły Gwarka Zabrze, spędziłem tam 3 lata. Później miałem epizod w Zagłębiu, bo grą tego nie można nazwać. Potem wróciłem znowu na Śląsk do GKS-u Katowice, no i trafiłem do Górnika. A co do wyboru, no to myślę, że wybrałem i jestem zadowolony ze swojego. Nie wykradaliśmy się. Nie. To była moja decyzja i... No właśnie, fajnie. O ile generalnie w tym prawdy, że rok temu rozważali zakończenie kariery, jakbyś jednak w Katowicach się nie zaczął?
Znaczy może to nie tak dosłownie zakończenie kariery, bo na pewno dalej w piłkę bym grał. Wychodziło mi na poziomie, jeżeli bym się nie załapał do klubu z pierwszej ligi, gdzie wyczuwałem szansę dla siebie, to pewnie w szkole mi źle nie szło, to pewnie bym studiował i grał gdzieś na Opolszczyźnie. Panowie wyczerpali pytania. Dziękuję za uczestnictwo. Zapraszam do częstowania się z kawką, herbatką, paluszki, płyny.